Witam Ciebie bardzo serdecznie na tym kanale, z tej strony Psycho Coach. Dzisiaj opowiem Ci, w jaki sposób możesz znaleźć swojego pierwszego klienta w internecie, zarobić trochę pieniędzy, a przy okazji nauczyć się kilku ciekawych rozwiązań internetowych, takich jak WordPress, Facebook oraz Instagram. Jedziemy z tematem. Na początek chciałbym Ci przypomnieć o zostawieniu subskrypcji i wciśnięciu dzwoneczka, żeby być na bieżąco z moimi materiałami. Wiesz, wiele osób cały czas myśli o tym, żeby pracować zdalnie, przenieść swój mały biznesik do internetu, pracować dla kogoś w internecie. No i dzisiaj chciałbym Ci pokazać, jak możesz zacząć przygodę właśnie z internetem. Powiem Ci, że ja taką przygodę zacząłem w tym roku, można powiedzieć, na początku samego roku i próbowałem wielu rozwiązań, ale oczywiście, wiesz, szukałem tak dalej. Od razu mówię, nie będziesz potrzebował do tego umiejętności programowania. Jedyne, co byś potrzebował, to uniwersalną umiejętność, czyli tak zwaną umiejętność sprzedaży oraz obsługę komputera, tak? Czyli te dwie umiejętności. Dobra, ja w tym roku zacząłem sobie rzeczywiście trochę działać w internecie, ponieważ nużyła mnie praca na etacie, wiesz, temat jest tego typu, że fajnie by było popracować sobie w jakimś innym miejscu, ewentualnie w przyszłości małymi krokami rozwijać biznes internetowy. I jak się domyślasz, żyjemy, wiesz, w społeczeństwie cyfrowym. Wszyscy używają już Facebooka, nagminnie Instagrama. Wiesz, młodsza część tutaj widowni, młodsza część internautów korzysta ze Snapchata oraz innych platform społecznościowych, jak Musical.ly i tak dalej. Dobra, Ty, żeby zacząć działalność taką w internecie, potrzebujesz trzech w sumie narzędzi. Będzie to WordPress, Facebook oraz Instagram. Dobra, ten odcinek nazywa się Jak znaleźć pierwszego klienta w internecie i zarobić trochę pieniędzy. Więc powiem Ci, jak ja to zrobiłem. Przede wszystkim nauczyłem się WordPressa. Jak to zrobić? W internecie znajdziesz niezliczoną ilość kursów, jak nauczyć się tej popularnej platformy do blogowania bądź do wrzucania jakichś wartościowych materiałów do internetu, nie? Więc znajdź sobie jakiegoś swojego mentora i naucz się koniecznie WordPressa. To jest nieodzowna część tego, żebyś znalazł sobie pierwszego klienta. Moim zdaniem to jest najlepszy sposób. Dobra, jeżeli potrafisz już tutaj, wiesz, dobrze operować w internecie, na pewno znasz Facebooka oraz Instagrama. Na czym polega ten sposób, o którym ja mówię? Jeżeli będziesz potrafił zrobić stronę w WordPressie, założyć Facebooka i będziesz potrafił na tym Facebooku stworzyć, powiedzmy, reklamę, czyli zrobić jakąś małą kampanię marketingową oraz będziesz potrafił stworzyć profil na Instagramie oraz potrafił tam z tym Instagramem zarządzać, dodać, wiesz, operować te hasztagi, dodatkowo gdzieś tam dodawać reklamy, to już masz pierwszego klienta, ponieważ te trzy rzeczy to jest Twój produkt. Musisz teraz tylko znaleźć osobę, która będzie chciała, po pierwsze, założyć bloga, Facebooka, Instagrama. I ja właśnie tak w pewien sposób też zrobiłem. Ale jak to się u mnie stało? Ciężko znaleźć, wiesz, taką osobę, gdy nie jesteś gdzieś tam popularnym blogerem i tak dalej. Nie masz wielu kontaktów. Dlatego najpierw zrób swoją stronę. I za chwilę pokażę Ci, jak ja to zrobiłem, wiesz? A właśnie, dzisiaj nie tylko pokażę Ci, jak ja to zrobiłem od podstaw, pokażę Ci też źródła, które będą dla Ciebie wartościowe, a przynajmniej dla mnie były wartościowe, z których możesz się użyć WordPressa i jak do tego podejść. Ja na przykład znalazłem tego klienta, o którym mówię, przez swoją stronę psychoway.pl. I słuchajcie, śmieszne jest to, że kompletnie nie używałem żadnego marketingu. Nie używałem płatnych reklam, nic. Gość po prostu znalazł mnie sam, no i zobaczył, że taką rzecz potrafię. Od razu mówię, nie jestem jakimś web developerem. Tak jak mówiłem, WordPress jest dla każdego. No. I teraz tak. Ten pakiet, o którym mówię, który sprzedałem klientowi, zawiera stworzenie domeny w Zenboxie, stworzenie strony w WordPressie, utworzenie profilu na Facebooku i utworzenie profilu na Instagramie. To jest pakiet, który sprzedajesz za sporo, no taką, no powiedzmy 500 albo do 1000 zł. 1000 zł uważam, że to jest świetna opcja.
ale nie uważajcie od razu, że to jest zdzierstwo, jeżeli zaczynasz. To nie jest, to jest bardzo przystępna cena za taką usługę. Wystarczy tylko znaleźć odpowiednią osobę, która ma problem, która jest smutna, a ty chcesz to zrobić, żeby ona była wesoła. Tak? W moim przypadku ta osoba jest po prostu grafikiem, która nie ma, on robi świetne grafiki, ten gość, ale nie ma czasu na to, żeby tworzyć, wiesz, od podstaw swoją stronę, żeby tworzyć, żeby gdzieś tam operować na Facebooku i tak dalej. Szukał osoby, która gdzieś tam już w tym coś robiła, ma w tym doświadczenie, ponieważ oszczędzi mu to bezcenny czas. Dobra, to teraz zapraszam do procedury, którą dla Ciebie przygotowałem. Trzymaj się, cześć. Ok, to teraz może jeszcze pokażę to na tablicy, żeby łatwiej to zrozumieć. Tak, Twój klient, jak go pozyskasz? Najpierw założysz swoją stronę w WordPressie, czyli musisz kupić hosting i domenę. Tak, hosting, ja polecam Ci w takim serwisie Zenbox. Zenbox, ponieważ Zenbox ma bardzo dobry support i jest dosyć intuicyjny. Także Zenbox. Dobra, i tutaj sobie kupujesz hosting i oczywiście domenę. Domena. Koszt jednorazowy około 150 do 200 zł. Nie wiem dokładnie, sprawdź sobie, ale to jest około 200 zł. No to jest podstawa, żeby zacząć działać w internecie. Twoja strona internetowa. Jak to masz, no to musisz nauczyć się od razu WordPressa. WordPress. No ja polecam Ci tego Taylor Moore'a. W opisie do tego filmiku będzie tutaj link do tutorialu od niego, tego gościa, i tworzysz swoją stronę. Oczywiście, wow! Kurde, wszystko mi ostatnio leci, mikrofon i tak dalej, masakra. Muszę to wszystko jakoś ustabilizować. Ok, czyli jak WordPressa się nauczysz, to personalizujesz swoją stronę, wrzucasz tam jakimi usługami się zajmujesz i tak dalej. Wszystko jedno, co robisz, ale zaraz stworzymy paczkę, którą będziesz mógł skalować, powielać i sprzedawać dalej. Jak umiesz już WordPressa, no to klient sam może Cię znaleźć. Albo Ty możesz wysyłać do wielu osób. Kto może być pierwszym klientem Twoim? Nawet ja. Serio. Jeżeli potrafisz WordPressa i potrafisz obsługiwać się taką wtyczką jak Elementor, potrafisz integrować MailChimpa, potrafisz robić newslettery i inne cuda ciekawe z WordPressem, to pisz śmiało do mnie, na pewno kupię od Ciebie jakąś usługę, ponieważ brakuje mi ludzi, żeby to robić. Więc WordPress i teraz tak. Jak klient Cię znajdzie, to proponujesz mu, znajdzie, albo Ty go znajdziesz. Piszesz do wielu ludzi, do znajomych, najlepiej do znajomych. Czy chciałby założyć bloga, czy kiedykolwiek myślał o tym, żeby bloga założyć. Więc tutaj się przydadzą też jakieś umiejętności sprzedaży, takie małe, ponieważ Ty chcesz komuś sprzedać WordPress albo ideę. Może ktoś nie wie, że chce założyć bloga, Ty możesz go przekonać do tego, żeby założyć bloga. No to też jest spoko opcja. Jakichś tam znajomych, nawet ciocia, ktokolwiek może chcieć założyć bloga, a Ty możesz jej w tym pomóc. Także na pewno istnieją osoby, które jeszcze tego nie mają, a chciałyby to zrobić. I jak już masz tą umiejętność WordPressa, to słuchaj, nawet już nie musisz drugi raz tego robić, ponieważ Ty będziesz to kopiował. I za chwilę pokażę Ci, jak skopiować takiego WordPressa. To przechodzimy do WordPressa, do kopiowania WordPressa. Ok, to od czego zacząć? Słuchajcie, zaczynamy od tego, że musisz nauczyć się WordPressa, tak jak mówiłem. Więc moim zdaniem najlepszym gościem na YouTubie, który uczy za darmo właśnie WordPressa, jest Taylor, tak? Taylor Moore. Wchodzisz na jego tutorial, to jest godzina 30. Jeżeli jesteś sprytny, to Ci zajmie tak 3 godzinki i już myślę, że postawisz stronę. Z tym, że uważaj, on używa tutaj takiego HostGator, nie? To jest jakiś amerykański hosting. Zamiennie ja dzisiaj będę używał Zenboxa. Także nie używaj tego
tutaj HostGatora, który używa Taylor, tylko użyj Zenboxa. Ja dzisiaj pokażę, jak założyć tam domenę, ok? Dobra, czyli pierwszym krokiem jest założenie domeny, ale skorzystasz z tego kursu. Dobra, i po tym kursie, jak może wyglądać strona? To jest moja strona, słuchajcie, ona jest jeszcze w budowie, ale widzicie, już konwertuje. Czyli tak jak nauczyłem się kiedyś od Mirka Burnejko, done is better than perfect, czyli zrób coś, nie przejmuj się na początku o jakość, tylko zacznij działać. Jakość przyjdzie z czasem, ponieważ ty musisz sprawdzić swój pomysł, czy on w ogóle ruszy z miejsca. Więc najpierw zrób coś, dopiero potem chyba jakość, ale to jest moja stronka i po takim kursiku stworzyłem, po kursiku Taylora stworzyłem taką stronkę. Znaczy ona jest oczywiście bardziej bogata, zobaczcie. Dużo bardziej bogata. Ja tu ją tak jakby ujednoliciłem, dodałem kilka. No, to jest taki pusty szablon. To jest taki pusty szablon, który w sumie powielam potem dla moich klientów, tak? Czyli dzisiaj powielę też to dla mojego tego klienta ten szablon, a potem po prostu przeszkolę go z WordPressa i on sam już sobie dostosuje swoją stronę, wygląd swojej strony do siebie. Dobra, co tu mamy? Mamy tutaj logo, mamy stronę startową, u dołu mamy jeszcze takie okienko nawigacyjne między wszystkimi stronami. Dodatkowo będą jeszcze tak społecznościowe ikonki i tak dalej. Akurat ja na tej stronie nic nie mam. Tutaj przejdziemy sobie może do zakładki szkolenia, to od razu wam zrobię taką kryptoreklamę, czym ja się zajmuję. Jeżeli chciałbyś ode mnie kupić jakieś szkolonko, no to tutaj masz wszystkie tym, czym się zajmuję. A więc przechodzimy do Zenboxa i tutaj proponuję ci, żebyś od razu zarejestrował się. Rejestrujesz się tutaj na tej platformie i będzie wszystko ok. Na początku musisz sprawdzić po prostu, czy dana domena jest dostępna. Ja dla mojego klienta chcę taką domenę, dl90.pl. To taką domenę sobie zażyczył, więc ja mu po prostu kupię, tak? I wyszukuję domenę. Domena jest wolna. Domena jest wolna. Spoko. Więc przechodzę do koszyka i po prostu kupuję. Ale najpierw się zaloguję. Przechodzę do koszyka i kupuję domenę. Tutaj jeszcze mamy jakiś kod rabatowy i tak dalej, ale to już mam podsumowanie i za chwilę już będę miał u siebie domenę. Tutaj jeszcze jest pokazane, że na okres rozliczeniowy jeden rok i wtedy no co roku będziesz musiał odnawiać to po prostu domenę, żeby ona ci nie przepadła. Tutaj są moje dane po zalogowaniu do systemu i tak dalej. Dajesz PayU, dajesz, że zapoznałeś się z regulaminem, polityką prywatności. Wiesz, standardowa procedura, musisz wypełnić wszystkie dane i tak dalej, żeby to kupić. Dobra, jeżeli chodzi o Zenbox, to na pewno są jakieś tutoriale w internecie, ja tylko pokazuję procedurę, jak ja robiłem, ale nie pokazuję szczegółów, ponieważ no, ja nie jestem gościem tutaj od tutoriali. Ja po prostu pokazuję pewne klocki, które ty potem możesz sam sobie złożyć, a możesz też gdzieś tam sobie sam pogrzebać. Czy daję wędkę, a nie rybę, o. Dobra, i zamawiasz teraz. I płacę teraz. Tak? Płacę teraz, automat. No już przyszedł mi tutaj na mój mail. Przyszedł mi z automatu mail, że kupuję domenę na Zenboxie. Dobra. Płacę teraz z PayU. I ja sobie zapłacę w tym wypadku blikiem. To jest bardzo wygodna metoda płatności, nie wiem czy z niej korzystasz, ale ja już się przyzwyczaiłem i z tego blika korzystam. Muszę teraz wejść tylko na telefon. O, już widzę, że na maila znowu jest status mojej płatności. Muszę wejść na telefon do mojego banku i tam aplikacja Blik. Możesz to też zrobić w inny sposób, jakimś tam przelewem. Wchodzę na Blika i wpisuję ten kod 674038. Bam. Kupuję domenę. 12.30, spoko. I klient będzie zadowolony. A, jeszcze trzeba potwierdzić oczywiście na Bliku. No i transakcja została zrealizowana.
jesteś szczęśliwym posiadaczem domeny o określonej nazwie, tak? Teraz będziemy lecieć dalej. Jak już to mam, to jest pół ten. Ty będziesz musiał kupić jeszcze hosting. Wiesz? Będziesz musiał kupić jeszcze hosting. Ja tego nie pokażę, bo ja już ten hosting sobie wykupiłem i nie będę tego robił. Więc zapamiętaj sobie, wykup sobie hosting na Zenboxie też. I ja postawię tą stronę do klienta na swoim hostingu. Ewentualnie potem tą stronkę gdzieś tam się przeniesie na jego prywatny hosting, jeżeli on będzie potrzebował. Na razie ja będę miał tą stronę u siebie, nie? Kontynuuj. Dobra, jestem w panelu głównym użytkownika, tutaj w Zenboxie już. No i przechodzę sobie do tutaj strony głównej, zarządzanie serwerem w tej zakładce. I mam tutaj kilka domen, które już zrobiłem. Ja sobie przejdę do tej, którą kupiłem, czyli DL90. Tu mamy kilka rzeczy, które jest ważne. Twoje konto, zarządzanie kontami, e-mail, opcje zaawansowane, ale nas interesuje, żeby tutaj po prostu zainstalować WordPressa, tak? Więc sobie klikam tutaj na WordPressa. O, i biorę tutaj instaluj tę aplikację. Tak, instaluj tę aplikację i za chwilę będę miał postawionego WordPressa. Zobaczcie, jakie to proste. Oczywiście ja całe procedury nie pokazywałem, tak jak wspominałem wcześniej. O, i tu wybieram sobie tą moją domenę, którą chcę. To będzie http://dl90.pl. Tak. No i napiszę, że to będzie, powiedzmy, blog. Blog. Albo nie blog, tylko o. http://www.dl90.pl. I w tej chwili już mam zainstalowanego WordPressa. Tu jeszcze mam wszystkie potrzebne rzeczy do loginu. Wam tego nie pokażę. To jest, no sami musicie tutaj sobie wypełnić to. Tak. No i dobra. I klikamy zainstaluj. No i tutaj zobaczcie, mamy instalację na tej domenie. Co chwilkę potrwa. Jeżeli zainstalujemy, możemy zacząć pracę już na WordPressie i tworzyć nasz content na stronie. Oczywiście na maila przyszło mi powiadomienie, że pewne rzeczy zostały zainstalowane. Także Zenbox ma bardzo dobre wsparcie. Nie musicie się martwić o nic i tak dalej. Dobra. A teraz zobaczcie tutaj, zaloguję się do panelu użytkownika w WordPressie. Czyli przechodzę w ten link, to jest, wiecie, po przekreśniku, znaczy nazwa strony i po przekreśniku WP admin. No i w sumie już jestem w moim WordPressie. Teraz najważniejsze. Słuchajcie, tutaj będziecie, teraz jak już będziecie mieli ten widok, możecie sobie przejść do tego tutaj tutorialu. I zaraz wam powiem, od którego miejsca. O, tutaj nawet jest login to WordPress. I on też już się zalogował do WordPressa. Zalogował do WordPressa i z tego miejsca spokojnie będziecie mogli zacząć, tak? Trzeba zmienić hasło i tak dalej, i tak dalej. Polecicie sobie, na pewno wierzę was, każdy sobie z tym poradzi. Ja to zrobię troszkę inaczej, ponieważ ja skopiuję gotowy szablon już. Po co mam robić to samo, przechodzić dwugodzinny tutorial, żeby zrobić to wszystko. Nie jestem jakiś tam, wiecie, mega specjalistą w tym, nie pamiętam wielu rzeczy, musiałbym szukać po internecie i tak doszkalać się, no nie. Tutaj mam gotowy szablon, który po prostu sprzedaję. Sprzedaję ten szablon i potem sprzedaję jeszcze szkolenie, jak obsługiwać WordPressa. Dobra, sprawdźmy, jak wygląda strona, trzeba przejść do strony. Zwykle WordPress wygląda w ten sposób, jest taki tutaj kwiatek i te wszystkie nagłówki, które wcześniej wpisaliśmy przy instalacji WordPressa. No i tak wygląda wasza strona. Brawo. Teraz wystarczy przejść ten tutorial. Ja sobie wrócę do kokpitu i teraz skopiuję tą stronę, czyli ten szablon, który mam już tutaj. Tak? Czyli nie będę musiał wykonywać praktycznie żadnych operacji. Okej, okay, jestem tutaj, zalogowałem się do tej swojej strony, do swojego kokpitu sideway.pl.
I po prostu tam teraz zmigruję tą stronę do strony mojego kolegi, tak? Czyli do tego Dell 90. Jak sobie przerobisz kurs Taylora, to na pewno będziesz wiedział, o co chodzi. Ja w tym wypadku sobie użyję takiej wtyczki specjalnej. Ta wtyczka nazywa się All-in-One WP Migration. Nie? No i dzięki tej wtyczce mogę sobie po prostu skopiować tą stronkę na drugą, tak? Czyli jak będziesz już szukał klientów, to będziesz mógł sobie po prostu kopiować te stronki i sprzedawać te rozwiązania. Prosta sprawa? Prosta. Dobra. Oczywiście niektórzy użytkownicy oczekują jakichś spersonalizowanych stron i tak dalej, no ale okej. Dobra, i przechodzę do wtyczki All in One WP Migration. Daję Export to. I daję Export to File. Nie? I po chwili ta wtyczka mi spakuje tą stronę, wyeksportuje do pliku i zapiszę ten oczywiście ten plik sobie gdzieś tam do pulpicie, a potem zaeksportuję już na stronie mojego klienta. No okej, moja stronka psycho.pl jest spakowana i gotowa do zapisu na pulpicie, więc daję download i na desktop sobie to zapiszę na pulpit. Chwilkę trzeba poczekać, aż to się ściągnie, a my w tym czasie zainstalujemy sobie wtyczkę tutaj. I to jest wtyczka jaka? All-in-One WP. Przychodzę tutaj i szukam dodaj nową wtyczkę, no i wpisuję All-in-One i tutaj WordPress powinien już tą wtyczkę wyszukać i mamy All-in-One WP Migration. Instalujemy, zainstaluj teraz, no za chwilę to powinno być zainstalowane. Wtyczka zainstalowana, jeszcze trzeba ją włączyć. Super. Tak? Więc przechodzimy do tej mojej wtyczki. I co dajemy? Chcemy zaimportować. Przechodzimy do import. I import from file. Takie to banalne. I szukamy mojego pliku, który gdzieś tam wyeksportowałem. To jest ten plik. WordPress file. I czekamy, aż się zaimportuje ten nasz plik. Jak widzisz, zajęło mi to chwilkę, żeby stworzyć stronkę dla mojego klienta w tym WordPressie. Wystarczyło skopiować, użyć pewnej wtyczki i już mam stronę. Ona jeszcze nie jest spersonalizowana, ale jutro właśnie się umówię z tym klientem i spersonalizujemy sobie tą stronkę. I teraz dodatkowa rzecz. Pamiętaj, żeby założyć dla, powiedzmy, ogarnąć Facebooka i Instagrama dla klienta. Czyli to jest twój produkt, to jest twoja paczka, którą możesz powielać dalej. Podsumowując, za taką coś ja bym wziął spokojnie 1000 zł. Proste? Już teraz możesz zarabiać w internecie, ale pamiętaj o tym, że trzeba to zrobić legalnie. No i teraz jak to zrobić legalnie? W miarę prosty sposób. Nie masz swojej firmy, nie możesz odprowadzić podatku od tej usługi. Nie wiem, jakie są, możesz zrobić to inaczej. Na pewno twój kolega ma firmę. I teraz kontaktujesz klienta z kolegą. On przesyła pieniądze na konto firmy twojego kolegi. I teraz ten twój kolega może cię po prostu zatrudnić jako umowę o dzieło, nie? Więc w ten sposób możecie to ominąć. Nie musisz mieć swojej firmy, możesz skorzystać z firmy kogo innego, wtedy robicie to wszystko legalnie. Dobra, jeżeli wiesz, o co chodzi, to fajnie. Może troszkę, wiesz, nie wchodziłem w szczegóły, ponieważ szczegóły musisz sam sobie dopracować. Do tego służą profesjonalne kursy, inne profesjonalne wideo, ja jestem prostym coachem. No i nie mam czasu, żeby to wszystko ci przekazać krok po kroku. Ale mam nadzieję, że przynajmniej troszeczkę rozjaśniłem ci sytuację, jak szybko można zarabiać w internecie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.